Witam Państwa serdecznie. Może zostańmy jeszcze przy ojcu profesorze Krąpcu, który w maju 2008 roku odszedł do Pana, ale zostawił po sobie wielkie dziedzictwo myśli, pozostawił wspomnienia wśród tych, którzy go znali, bo był wielką osobowością. Patrzył na życie w sposób bardzo męski i racjonalny. Mówił: człowiek poczyna się w łonie matki, potem żyje w łonie ziemi, a na koniec w łonie samego Boga. A więc życie tutaj na ziemi to jest tylko pewien etap, którego trzeba być świadomym, również ze względu na to, żeby wiedzieć, po co człowiek żyje. To są te pytania, które zadajemy racjonalnie, ale na które racjonalnych odpowiedzi nam się często nie udziela. W imię nauki, której paradygmat jest tak wąski, że nic, co mądre, tam się nie zmieści. Dlatego warto wracać do ludzi mądrych, którzy swoją wiedzą i inteligencją i oddaniem również i głęboką wiarą potrafili te różne porządki łączyć ze sobą, tak żeby człowiek albo z tego, że nie posiada wiedzy, nie stał się człowiekiem ciemnym, ale również żeby nie był przemądrzały wtedy, kiedy pewne rzeczy wie, a innych po prostu nie rozumie. Racjonalizm dla ojca profesora to nie był scjentyzm, a więc model racjonalności tego, co rozumne, nie sprowadzał się do nauk szczegółowych, takich jak chemia czy fizyka. Ponad nim była również filozofia, która starała się ogarnąć całościowo i rzeczywistość, i człowieka, i ostateczny sens jego życia. To była filozofia, do której ojciec profesor ciągle nawiązywał, zdając sobie sprawę, o czym nam, jego uczniom, mówił, że bez filozofii trudno byłoby to wszystko ogarnąć. Również wiara potrzebuje filozofii. I w jednej z książeczek, w której komentował pewne fragmenty wypowiedzi Ojca Świętego w słynnej Fides et Ratio, czyli Wiaro i Rozum, zwraca uwagę na to, jak skomplikowany jest proces uznania tego, co objawione, co pochodzi od Boga, za coś, co my potrafimy zrozumieć i uznać za prawdziwe. To nie wystarczy tylko wziąć Biblię i przeczytać dwie strony. Proces jest bardziej skomplikowany. Gdyby tak było, to nie byłoby tylu herezji i tylu ludzi bezbożnych. Otóż warto przypomnieć kilka punktów, do których ojciec Krąpiec w swojej książeczce Filozofia w teologii nawiązywał. Mówił tak: praca teologów nad tym, co objawione, sprowadza się do kilku bardzo ważnych punktów. Po pierwsze, magisterium Kościoła, które wyraża się w uroczystym określeniu rozumienia prawd wiary. Potem w uroczystym definiowaniu rozumieniu wiary przez papieża w sytuacji jego posłannictwa ewangelicznego. Potem tradycji kościelnego nauczania, zgodnego z tak zwaną doktryną ojców Kościoła. I wreszcie tradycji wspólnej teologom doktryny akceptowanej przez Kościół i jego magisterium. I wreszcie powszechnemu przez wiernych przeżywaniu wiary w życiu codziennym i w publicznych modłach oraz nabożeństwach. A odstępstwa od takiego podejścia, na które składają się właśnie te punkty, odbierane były jako heretyckie, bezbożne, skandaliczne, obrażające uszy wiernych, fałszywe czy błędne. A więc to są pewne wymogi bardzo mocne, metodologiczne, po to, żebyśmy się nie pogubili, bo gdyby to było takie proste, że weźmiemy Biblię, poczytamy, to skąd by się tyle herezji wzięło? Dlatego warto wracać do dzieł ojca Krąpca, nie tylko tych grubych, bardzo ważnych jak metafizyk, ale również cieńszych, ale istotnych dla nas wierzących, jak filozofia w teologii. Tego Państwu życzę. Szczęść Boże.